Witam Państwa serdecznie na kolejnej edycji Latającego Uniwersytetu Leszczynowego. Zgodnie z tradycją przeprowadzamy tutaj wywiady z uczestnikami, z wykładowcami, którzy prezentowali różne ciekawe treści na naszej konferencji. Naszym gościem jest Paweł Zych z Poznania, architekt, znany rysownik, którego Państwo na pewno rozpoznajecie, dlatego że jest on autorem bestiariuszy takich, które zrobiły swego czasu na rynku wielką furorę, a także innych niezwykle pracochłonnych ilustracji. A dzisiaj prezentował nam swoje najnowsze dzieło, które traktuje... Które nosi tytuł Dobre czasy, jak zarobić w średniowieczu, i traktuje, jak sama nazwa wskazuje, o średniowiecznej gospodarce, ale w ujęciu takim młodszej widowni. Czyli jest to coś, o czym wszyscy zawsze marzą, czyli że będzie książka interesująca dla dzieci, która nie będzie książką tylko rozrywkową, ani tylko deprawującą. Średniowiecze kojarzy się źle, ale w tej książce jest inaczej. Tak, no dobre czasy, tak myślę, że były dobre. W każdym bądź razie no, ta narracja, którą tam przedstawiam, idzie w poprzek takim powszechnemu w popkulturze, w powszechnej wizji, gdzie średniowiecze to jest ciemna, mroczna epoka nieszczęśliwych ludzi, którzy walczą o przetrwanie w błocie i po prostu zabijają się maczugami nawzajem. Nawet jak jest książka dla dzieci, oczywiście ona nie pokazuje w ten sposób brutalny, ale mimo wszystko utrwala taki mit, że tam byli tylko rycerze, księżniczki i uciśnieni chłopi, którzy ledwo żyli. Więc no chciałem stworzyć coś innego. Książka jest zdecydowanie przeznaczona dla dzieci, ale nie jest produktem infantylnym. Nie jest, dlatego że książki dla dzieci, o dziwo, czytają dzieciom także dorośli i też powinni być tym zainteresowani, tak po pierwsze. Po drugie, ja jako autor też, żeby stworzyć coś, muszę być zainteresowany dziełem, tak? Dla mnie sama tworzenie tej książki było gigantycznym zaskoczeniem. Naprawdę mnóstwo się dowiedziałem, mnóstwo rzeczy chciałem przekazać. Nie wszystkie z tych rzeczy, które tam pokazałem, będą dla młodszego widza zrozumiałe, no ale to będzie wymagać rozmowy, być może z rodzicem, zapytania o coś, doprecyzowania sobie w internecie. W każdym razie starałem się, żeby to było troszeczkę więcej niż są być może możliwości, nie wiem, poznawcze dziecka, ale po to, żeby właśnie go podnosić, żeby zainteresować tematem, no bo... Warstwa graficzna gwarantuje, że na pewno to zainteresowanie będzie, dlatego że obraz jest niezwykle uwodzicielski, jest gęsty. Ile trwa narysowanie jednej planszy? No co najmniej kilka dni tak naprawdę, ale... Kilka dni? Ja myślałem, że kilka tygodni! Nie, aż tak źle nie jest. Ale nie, no bo każdy, kto widzi to, myśli, widzi, jak jest ogrom tego przedsięwzięcia, ile tam jest detalu. No, ale już powiedzmy, że trochę ręce sobie wyćwiczyłem w tych rysunkach, więc idzie mi to trochę szybciej niż trochę. Kiedyś. Ale faktycznie, znaczy ja nie pracuję na pełny etat jako ilustrator. Nigdy bym nie rzucił się na tak głęboką wodę i w ogóle podziwiam, jak ludzie to robią. Ja po prostu lubię ilustrować swoje książki albo książki, które lubię. Nie chciałbym ilustrować rzeczy, które są jakby, nie wiem, niezgodne z tym, czym się interesuję. Dlatego no, robię to gdzieś tam po godzinach, więc wiadomo, że to się wydłuża. Gdybym siadł nad taką planszą, to pewnie w 3 dni bym ją skończył, tak? W takich godzinach urzędowania. Natomiast to wynika też z tego, że ja mam jakieś już, no... mówiąc brzydko, obtrzaskanie z tym tematem. Jestem architektem, kocham architekturę drewnianą, kocham architekturę tradycyjną, kamienną, której nigdy nie zaprojektuję jako architekt, bo nie będzie na to nigdy nikogo, kto by to chciał wybudować, ale mniejsza o to. W każdym razie znam temat, bardzo go lubię i jakby no, ułatwia to bardzo pracę. Czesław Bielecki, że zrobię taką dygresję, zaprojektował własny dom z kamienia polnego. On stoi w Bartoszówce koło Grodziska Mazowieckiego. Można go z drogi oglądać. No i można było, bo teraz nie wiem, czy nie zarósł płot krzewami, czy widać. Mnóstwo detalu takiego autentycznego widoczne jest w tych ilustracjach. To znaczy ja rozpoznałem katedrę w Bursz, Wąchock. Chyba tylko tyle rozpoznałem. Tak, no oczywiście, że w dużej mierze bazowałem na źródłach. Natomiast też no, mnóstwo z tych rzeczy, które tam były pokazane, już nie istnieje. Tak, ta architektura jakby drewniana, czy no, nawet kamienna, ona też już przez lata narosła jakimiś tam różnymi rzeczami, więc
dużej części jakimiś rycinami z XIX wieku się wspierałem, jakimiś rysunkami jeszcze starszymi, rekonstrukcjami. No generalnie dosyć bogata jest w internecie to ta ikonografia, ale nie tak bogata, żeby, jakby to powiedzieć, żeby zamknąć temat, tak? Na przykład, nie wiem, dwór rycerski już nie był tak łatwy do zilustrowania. Nie ma go. No, trzeba poszukać. To jest nawet takie uszczegółowienie tematu, bym powiedział, dlatego że zinfantylizowanie historii powoduje, że ludzie nie biorą pod uwagę takich obiektów jak dwór rycerski, tak? Zamek, katedra, no i w zasadzie tyle, tak? Miasto też nie istnieje. A jak wyglądała kuźnica na przykład, tak? Jak tam wygląda? No generalnie takie rzeczy się nie wizualizuje, to też jest w sumie dziwne. Na przykład nigdy nie znalazłem żadnej rekonstrukcji wnętrza katedry gotyckiej, tak? Ona, jak się wchodzi do katedry gotyckiej teraz, to ona jest po prostu pustą praktycznie halą. Te francuskie katedry, ja byłem w szoku, no bo w sumie nie za bardzo wiedziałem, czego się spodziewać. Oczywiście piękne sklepienia i tak dalej, natomiast żadnego praktycznie zdobnictwa, żadnych dekoracji poza tam trzema ołtarzami, powiedzmy, no to jest gigantyczna przestrzeń do wypełnienia. No tak. A ona była wypełniona. To były tysiące rzeźb, tak? Płaskorzeźb, no, malowideł, wszystko to było kolorowe. Oczywiście cała elewacja była kolorowa i tak dalej. Tego nie ma na przykład w ikonografii, o dziwo. A przecież ile ludzi się interesuje średniowieczem? No właśnie, to jest pytanie, na ile poważne są te zainteresowania. Ludzie interesują się średniowieczem po to, żeby się dowiedzieć, jaki zły był Kościół, tak? A w tej książce Kościół jest wyłącznie nośnikiem wartości cywilizacji, także materialnej, a może przede wszystkim materialnej. Tak, oczywiście. A natomiast starałem się to w jakiś taki dyskretny sposób przekazać, bo gdyby miało być to, nie wiem, bardziej nachalnie, to w sensie może bardziej nawet zgodnie z duchem tamtych czasów, to tak naprawdę byłaby to książka o cystercach, czego nie chciałem, bo oni w którymś momencie po prostu byli obecni, czy nadawali ton wszystkim dziedzinom życia, tak? I górnictwu, i hutnictwu, i handlowi międzynarodowemu. Wszystko praktycznie, jak się pogrzebie, to okazuje się, że z ich inicjatywy i przez nich organizowane, ale wiadomo, że propaganda, brzydko powiedziane może, no ale no, jeśli chce coś się jakby przekazać, to nie można tego przekazywać zbyt nachalnie. No tak, nie wprost. No, więc ten kościół, tak jak mówisz, jest tam pokazany zgodnie z prawdą, jako nośnik jakichś gospodarczego rozwoju, inicjator. Natomiast starałem się to tak pokazać. Znaczy, jest to bardzo dyskretne rzeczywiście i oprócz tego, że mamy gospodarstwo cysterskie, kościół cysterski ze wszystkimi jego cechami, mamy też dwór rycerski, mamy zamek, mamy miasto, mamy katedrę, mamy warsztaty przeróżne, tak? Łącznie z moim ulubionym warsztatem barwierskim, tak? Wyszczególnionym na poszczególne barwniki. To jest fantastycznie, fantastycznie narysowane. Ale co jest najciekawsze? Perspektywa tego, bo my widzimy średniowiecze z drona. No tak, to jest moja ulubiona perspektywa. To jest tak, proszę Państwa, że widzimy całe średniowiecze narysowane bardzo gęstą manierą, po prostu tam nie ma jednego pustego miejsca, wszystko ma jakieś dodatkowe znaczenie, oprócz tego, że dosłowne, to jeszcze symboliczne i to wszystko widzimy z drona. Tak, i to pozwala oczywiście pokazać dużo więcej. To jest taka w pewnym sensie już tradycje książek dla dzieci, jest taka jakby formuła pokazywania rzeczy, czy też jakichś scen, właśnie z lotu ptaka, więc troszeczkę się tu wpisuje. Przećwiczyłem to, może powiem w ogóle skąd taka forma. Któregoś dnia napisali do mnie Chińczycy, państwowe wydawnictwo, że nie chcą, żebym im zilustrował jakąś książkę na temat tam prehistorii człowieka. Wow, no jest ich miliard, więc naprawdę mogę się znaleźć u siebie, no w sumie jak nie, no dobrze, no i narysowałem im tą książkę i w tej książce oni tam przesyłali teksty, nie wiem kto jest autorem, tam chińskie znaczki trochę przetłumaczone, takie pół na pół angielski. I okazało się, że autorem tekstów jest profesor, który po prostu załączał tam zdjęcia z własnych wykopalisk, gdzie były po prostu setki jakichś eksponatów dotyczących prehistorii. Więc jakaś poważna persona naukowa, więc stwierdziłem, że a to książka była przeznaczona dla dzieciaków 4-6 lat. Jak? Nie? U nas po prostu świnka Pepa, a oni zatrudniają jakiegoś profesora, który po prostu mi załącza zdjęcia. Tak, tutaj się różni ten kamień obrabiany w ten sposób od tego.
No, ale to mi otworzyło oczy jakby, że można tak, nie? Że można tak jakby dla dzieciaków. Oczywiście ta warstwa graficzna musi być taka, żeby każdy dzieciak to zrozumiał. On nie musi wiedzieć dokładnie, o czym jest ten tekst, ale widać, że ten obrazek jakby no, pewne tam procesy, różne rzeczy pokazuje atrakcyjnie, no ale... No. Wszystko widać bardzo dokładnie. To jest właśnie najlepsze. No i właśnie największym walorem tej książki, moim zdaniem, jest to, że ona nie jest infantylna, tak? Że to nie jest sprowadzanie tych dzieci do roli jakichś małpiatek, które wyczyniają rozmaite psoty i ewentualnie, jeżeli się czegoś uczą, to właśnie tego, co świnka Pepa, tak? Czyli płacenie rachunków na przykład. Tak? No a już pokazanie procesów produkcyjnych to jest po prostu mistrzostwo. Tylko, że teraz słowo na koniec, kiedy ta książka się ukaże, bo jej jeszcze nie ma. Ona jest prawie gotowa, ale jeszcze nie jest gotowa. No teraz już postprodukcja, no, tak by, więc mam nadzieję, nie mam doświadczenia. To pierwsza książka, którą chcę wydać sam, więc no, nie mogę jakby tutaj powiedzieć, ale, no, ale już jest w trakcie korekty. No, za chwilę mam nadzieję, że trafi do drukarni. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało logistycznie, ale mam nadzieję, że to kwestia tygodni po prostu. Aha, super. Proszę Państwa, naszym gościem był Paweł Zych, ilustrator, architekt, człowiek wielu talentów. Bardzo Państwu dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia. Do widzenia.